Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Evil Island, Klątwa Zagubionej Duszy. Ubrałem swoich bohaterów, tylko się proszę nie śmiać, nie wygląda to tak tragicznie. I to jest Karat, również nie wygląda tak tragicznie, chociaż tutaj ma wolną lukę i nic nie ma pod tymi spodniami niestety, ale takie są realia. Suslanger, tak, Ingos pewnie. Możecie się zastanawiać, dlaczego kupiłem te spodnie, a nie te lepsze. Ano dlatego, że po prostu są tańsze, były w sklepie i po prostu kupiłem tak. To też dla urozmaicenia, no bo nie powiecie, że teraz nasz Karat nie wygląda bardzo ciekawie. No, odziedziczył tutaj głównie ekwipunek Zaka z Ingos, więc nie będę się nad tym rozwodził. A jeśli chodzi o samego Zaka, no to tutaj ma, kupię mu zbroję ze skóry czerwonego smoka, gdyż jest lekka, jest w miarę wytrzymała. Resztę ma po Brisenie, no i tutaj ma jeszcze kadagańskie wierzchnie leginsy z twardej skóry. Dlaczego takie? Ano dlatego, że nie mogę mu dać nic lepszego, nawet nie ma z lekkiej skóry, nie ma ze skóry smoka ciężkiej zbroi, więc niestety się nie da nic zrobić, więc dałem mu po prostu ze zwykłej skóry i nie są one może jakoś bardzo przydatne, gdyż te same buty są prawie tak dobre jak te spodnie Zaka, ale no lepsze to niż chodzić bez spodni, prawda? I jeszcze jedna rzecz, właśnie, rękawice i buty będą meteorytowe, gdyż to się naprawdę opłaca. I jeszcze hełm, bo to są lekkie rzeczy i naprawdę na nich nie należy oszczędzać, bo dają taką samą ochronę buty jak i spodnie i tak samo rękawice chronią ręce, tak samo jak rękawice koszuli. A jak widać, całkiem niezłą zbroję ma Zak, Kador trochę gorszą, ale za to Kador lepiej wygląda. No, jeszcze gdyby zmienić mu tą kolczugę w coś lepszego. I teraz jeszcze taka jedna rozkminka, że tak powiem, bo jak widzicie, możemy sobie właśnie posprawdzać, jakie opisy, jakie właściwości mają zbroje zrobione z Ingos, z metalu, zrobione w Suslanger. No i naprawdę jest dużo różnych możliwości. Ja tego nie będę teraz pokazywał, ale myślę, że jeśli byście bardzo chcieli, no to mógłbym zrobić jakiś taki odcinek specjalny, w którym bym pokazał, powiedzmy, wszystkie możliwe kombinacje zbroi i materiałów, jakie są możliwe. No proszę, te trochę śmiesznie wyglądają. Więc... Ale to jeśli byście bardzo chcieli, więc nie wiem. Jak się kilka osób w komentarzu wpisze, że chce, więc wtedy to zrobię, ale no, zobaczymy jak to będzie. Jeśli będziecie chcieli, to zrobię, jeśli nie, no to nie. Dobra, to idziemy. Tutaj na pustyni Nekromanty mamy jedno zadanie, a w mieście Suslanger i jego otoczeniu mamy aż trzy zadania i dlatego skieruję się wpierw tutaj. I pierwsze zadanie, które wykonam, będzie to infiltracja kryjówki, w której ukryła skarby kolekcjonera. Sahila. I właśnie tam się udam najpierw. I jak widać, tutaj hieny są te same, które tylko. Naprawdę nie wiem, po co są ci przeciwnicy, tak tylko żeby wypełnić krajobraz tak naprawdę. Jak widać, włócznia działa dość dobrze, sam piorun, nawet gdy Zag nie trafi, to piorun zadaje dość duże obrażenia i naprawdę opłaca się tą włócznię nosić, gdy nie mamy zbyt, gdy jesteśmy w miarę w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o życie. Tutaj wałęsają się również silne czarne Banshee, czyli nie
bardzo silne czarne banshee, jak to miało miejsce na poprzedniej mapie. I dlatego one są dużo łatwiejsze do pokonania, mają mniej życia, są ogólnie słabsze i dużo łatwiej je zabić, dlatego no, nie zajmuje to dużo czasu, jeśli masz się dobrze dopakowany atak. Zrozumiałem. Zgoda. Kolejną sprawą, którą tutaj chcę wam pokazać, to jest... Nie mogę już dłużej biec. Tak, bardzo się cieszę, że możecie mówić tą kwestię, a nie, że nie jesteście zrobieni żelaza i nie możecie biec z takim obciążeniem. Tutaj mamy taką osadę mieszczuchów i jak się domyślacie pewnie, ja zrobię z nią to, co najbardziej lubię robić z osadami mieszczuchów. Mianowicie pozabijam ich. Dokładnie, ja tak samo tak naprawdę jestem całkiem miły, no a tylko w grach zabijam ludzi. No i coś mnie atakuje. Mam nadzieję, że to nie jest ten smok. Tak. Chyba przeszło. No nie, to tylko stary pająk nas zaatakował. Tak, tych ludzi można zabić dla tych kilku tysięcy pieniędzy, no. Pomyślałem sobie, dlaczego by nie. I tutaj te stare pająki również są dość słabe, więc nie ma obaw żadnych w walce przeciwko nim. Tak, Hador jest śmiercią. No powiedz to jeszcze raz. Też fajny tekst. No jak widać nasza drużyna dość ładnie radzi sobie z przeciwnikami ludzkimi, więc bardzo dobrze. To jest bardzo śmieszne, gdy akurat właśnie Kador każdemu mówi przeciwnikowi gin na hienę i go akurat trafiło na hienę, więc to akurat bardzo fajnie się złożyło. Tam w środku jest kolejny i tam jest właściwie a nawet wam to pokażę. Tutaj sobie jest taki mag bitewny, wojowniczy mag strażnik. No i co? No i można go zabić. Jeśli gramy w multiplayer, to zamiast takiego strażnika, bo stoi tam Iced Back właśnie w misji, w której mamy go zabić. No tak pomyślałem, że wam powiem, no. Dlaczego by nie? I to jest naprawdę już tym razem chyba ostatnia misja, którą dość dobrze pamiętam. A nie, jest jeszcze jedna, ale o niej powiem dopiero później. I ta misja z Icebackiem, o ile się nie mylę, jest w standardowej wersji gry, a tamta, którą mam na myśli, już nie. Dobrze. I proszę bardzo, tutaj mamy do czynienia z weteranami, więc zapiszę grę i spróbuję wykończyć ich ciosem w plecy, co mi się oczywiście nie uda, gdyż zadać 300 obrażeń ciosem w plecy naprawdę nie jest łatwo, więc mam nadzieję po prostu zabić jednego weterana ciosem w plecy, a uszkodzić, a drugiego już normalnie. Jak widać ma on niesamowicie wielką obronę, oj, i widzę, że to osłabienie skuszy jest zbyt słabe, żeby utrzymywać się przez cały czas, no cóż. Weteran ma bardzo ładną obronę, 118, tak, i atak 141, więc ciężko go trafić, on trafia za każdym razem, ale na szczęście on nie ma rózg, a ja mam rózgę, więc jestem na wygranej pozycji. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Dobra, idziemy dalej, jest, tutaj się plątają... kolejni strażnicy i przeciwnicy. No i ten kadagański weteran nas zobaczy i będziemy musieli z nim walczyć. Tak, ja tutaj będę... oczyszczę całą tą mapę, właściwie tą trasę, którą przeszedłem. Czyli mogę wam pokazać, czyli ten cały obszar tutaj po lewej stronie tej rzeki, tego kanału, można by powiedzieć. I nic właściwie więcej, no bo tyle właśnie będę robił, tyle właśnie pokażę wam w tym odcinku. I jeszcze jedna fajna rzecz, gdy nosimy kuszę, to nie musimy schylać się po
mapy. Nie wiem jak to działa, ale jest bardzo, bardzo, ale to bardzo użyteczne i też przyspiesza zdecydowanie zbieranie tych trofeów i łupów. W ogóle powinna być opcja na wyłączenie schylania się po te przedmioty, bo to jest uciążliwe. O ile jeszcze nie jest tak bardzo uciążliwe w single playerze, to w multiplayerze dość często się zdarza taka sytuacja, że nikomu się nie chce zbierać tych przedmiotów i jeśli jest tam kilku graczy na serwerze, to ten, który zbiera, to trzech sobie walczy z wrogami, a czwarty chodzi za nimi i tylko zbiera łup. Szczególnie to jest widoczne, gdy są jacyś łucznicy w Hagemodzie, wtedy oni po prostu ściągają przeciwników z dystansu, a ten jeden gania z tyłu tylko za łupami. No. Ale to tylko taka pomniejsza niedogodność. Kurczę, dużo tych bęsi się tu pojawiło. Ale powoli przedzieramy się na miejsce, w którym ukryte są nasze skarby rasy Junus. To jest to miejsce tam. A tutaj jeszcze z ciekawostek powiem, że tutaj są konie i można z nich zdobyć 12 cienkich skórek. Szkoda, że niestety nie są to grube skórki albo twarde skórki, bo to mogłoby się w jakikolwiek przydać sposób, a tak w żaden sposób się nie przyda. Możecie zapytać, skąd ja wiem tyle rzeczy o tym miejscu? Ano dlatego, że nagrywam tą misję już drugi raz. Oczywiście. Bo... problemy techniczne. Ale mniejsza o to. No i bardzo ładnie dostajemy dużo doświadczenia i rzeczy kolekcjonera. I to jest wszystko w tym odcinku. Zapraszam na